Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku naszej gry w Total War Warhammer 2, gdzie gramy klanem Eshin i będziemy kontynuować nasze tutaj zagwozdki, jakie będą nasze dalsze ruchy. A widzimy, że w tym momencie Kazador, zabójca smoków, zarówno jakby jest w stanie nam zagrozić Karak Azul, no jak może też wrócić i ponownie ruszyć na Dringo Rakaz. Tak czy jak mój główny plan to jest zająć kopalnię czarnego żelaza, czyli Black Iron Mine, a potem zobaczymy, co będziemy robić dalej. No chyba, że rozbijemy tą armię, wrócimy na południe i potem na północ. No, jest dużo możliwości. Na ten moment najważniejsze to jest oczywiście zakończyć turę. Sobie zobaczmy, co tutaj się stanie. Widzę, że tak, Black Krag, czyli właśnie orki, czyli główna frakcja zielonoskórych. Ja chyba o tym wspominałem, ale teraz te nazwy frakcji są... Chyba w pierwszym odcinku, mi się wydaje, na samym początku wspominałem, że właśnie te nazwy są, nie są takie generyczne, czyli nie mamy Imperium, ale mamy na przykład Reichland. I teraz tak. Ty musisz zginąć i dostaniemy za to magiczny przedmiot, więc postarajmy się to zrobić. Czy dosięgniemy? Nie dosięgniemy. Więc najpierw rozpoczniemy od ataku na oddziały. I teraz sobie weźmiemy zabójstwo jako trzeci poziom umiejętności. A to szczwana bestia, tutaj widzę, że nie będziemy my w stanie nic po prostu zagrozić. Czyli tak, ta prowincja będzie sobie tutaj no, niszczeć po prostu, nazwijmy to tak szczerze, i zobaczmy. Czyli wy jesteście w stanie wojny z Karak Azul, i to może się z kolei nie obronić, to miasto, i wtedy będziemy my musieli zaatakować, albo będziemy musieli wykorzystać którąś z licznych intryg, która pozwoli nam przejąć. To musimy chyba posiadać aż 3. Tak, będziemy potrzebować aż 3 możliwe intrygi do wzięcia. No i dobrze. To byłoby chyba na tyle w tej turze. Tutaj na razie nie mamy dalej populacji do naszego rozwoju. Tutaj spadło. Dlaczego nam tutaj spadła? Tak, jeśli zbudujemy ten budynek, to już będziemy wtedy na zero i będziemy mogli rozpocząć opodatkowanie naszych szczurów. Tutaj możemy zainwestować w Iron Mining Pit, to jest stosunkowo tanie. Ja nie pamiętam, czy jest z wami handlu. Nie, nie handluję z wami. Ach, no tak, ponieważ nie kontroluję tutaj tego osiedla. Tutaj byśmy kontrolowali Mount Greyhawk, to byśmy byli w stanie handlować. I zobaczmy, możemy tak kogoś nowego powołać, albo możemy sobie no tak, ciebie jeszcze nie możemy, bo dwie tury potrzebujesz, zanim będziemy przeprowadzić kolejną akcję. I teraz możemy zastanowić się na temat kolejnych potencjalnych działań. I chyba weźmiemy sobie mimo wszystko na razie Rattling Warrens też tutaj w tej twierdzy, i w Ashridge Mountains też zbudujemy budynek od tego, w Darkhold zbudujemy sobie budynek od żelaza, no i dzięki temu dochód tutaj w tej prowincji powinien być o wiele, wiele bardziej, czy bardziej znośny przede wszystkim. No i teraz w takim razie sobie kończymy turę. I zostało nam 5 tur do odzyskania drugiego punktu intryg. No, jak widzę tutaj Grimgor chyba ruszył, bo widziałem już taką gigantyczny topór. I nie chcę z sobą wchodzić w sojusz, więc tutaj widziałem, że Grimgor chyba ruszył, będąc... Oj, jak mi przykro. O, jak mi przykro, no niestety. Krasnoludy będą tutaj, będzie zasadzka na nich przeprowadzona. Mamy pełne oddziały, oni nie mają pełnych oddziałów, więc cóż mogę powiedzieć, jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, ale widzę, że tutaj się wystawili na samym końcu. Czy ja mogę się tutaj wystawić? Nie, oczywiście nie mogę. Więc co my zrobimy?
My sobie po prostu ustawimy oddziały tutaj. Wy będziecie tutaj. A nawet tak lepiej. Procarze, procarze. Czyli tak. Czyli tak, zwykli katarzynerzy, czyli ci z shurikenami będą ustawieni z przodu. Potem ustawię sobie jako dwójkę Gatarrunnerów z pracami. Jako trójkę ustawię was. Czwórka to jest Snik, czyli piątka to jesteś ty. Wy jak zwykle macie siedzieć z tyłu i ładnie patrzeć, wyglądać. Więc tak, plan jest prosty. Jak widzę, wy się nie kwapicie do ruszenia, więc my podejdziemy troszeczkę. Bo tutaj będzie w porządku. I co zrobimy, to jest oczywiście sobie skorzystamy z naszego pięknego kamienia klanu Mors. Znaczy Ashen. No i sobie też tutaj przywołamy klan ratów, klan raty, żeby zadać trochę obrażeń ich kusznikom. No i jak widzę też ci koledzy też tam pomogą trochę w eliminacji swoich kolegów. No i zobaczymy, jeśli się ruszą, pewnie będą ścigać nasze oddziały. No to nie pozostaje tutaj nam nic innego, jak przywołać kolejne. Tak, bardzo dobrze. A ty proszę mi tutaj rzuć to czarne tornado. Tak naprawdę tutaj mi się wydaje, że nie powinni nam zbytnio tutaj być w stanie napsuć krwi. A, na triady, co by tu robić, mieliście tam siedzieć. Procarze, gatarnerzy też wycofajmy. I właśnie się teraz tutaj zrób ciach ciach. Rzuć tutaj kulą ognia. Wy się zebraliście, fajnie. Dobra, tutaj sobie rzucimy kamień klanu Ashin. Tutaj was wycofam, no, bo nie ma tutaj co przesadnie walczyć, a i tak będziemy ich, że tak powiem, uciekając, będziemy do nich rzucać tutaj shurikenami. I to jest najważniejsze. Jeszcze nie mogę doczekać, aż właśnie. Jest pytanie, czy... Ha, czyli jednak to, co ci odblokowuje zatrute ataki, wyłącza ci możliwość obniżenie pancerza. To by tłumaczyło troszeczkę, dlaczego jesteś tak mało wydajny. Tutaj proszę sobie tak zrobić. Ten oddział powinien być zaraz rozbity, ten drugi też. Więc my sobie będziemy was zaraz ścigać, a i tak tutaj chyba nie będzie za bardzo nawet kogo za chwilę. Dobrze. Więc tak, będę musiał Snikczowi wyłączyć tak naprawdę tą, czy oddelegować tego pana od trucizny, który jest doradcą jego. Co tutaj mogę zrobić? A, sobie tutaj wrzućmy w tornado, tylko bez, tym razem bez overcastu. Bo nie ma powodu powodować większych obrażeń, to są kanraty przywołane, chyba mi się nie przejmują. No dużo to was nie zostało, powiem panowie krasnoludy. Tych wojowników zostało trzech raptem. A, no i widzę, że znowu muszę tutaj się niestety wycofać. Mnie tutaj znowu dopadli te resztki.
Tutaj widzę, że macie troszeczkę. A, no tak, tutaj sobie strzelimy kulą ognia do ciebie. No, rzuć kulą ognia, proszę pana. No i niesamowite, mamy zwycięstwo, nie spodziewałem się tego. I sobie tutaj rzucimy kamieniem klanu Eshin. Lord zabity. Przepraszam, zraniony, bo to jest ich przywódca frakcji, więc tutaj nie może zostać zabity jako taki. No i dobra. Zakończyliśmy bitwę. 69 Skavenów zginęło za 861 Dawi. Jak dla mnie jest to dobra wymiana. Tu na chwilkę może się dźwięk niestety wyłączyć, bo musiałem na chwilkę tylko sprawdzić coś na drugim monitorze. Dobra. Wszystko jest dalej w porządku, dostaliśmy żywności, zjedliśmy jeńców i odblokowaliśmy strzelców wyborowych. No i w takim razie zmierzamy sobie na północ. To jest pojedynczy, tak, czyli najpierw ruszymy na północ i dopiero potem będziemy myśleć o dalszym zdobywaniu tutaj krat Tommen. Tutaj masz pojedynczego bohatera i potem będziemy musieli pomyśleć coś o jakimś przejęciu tego. Oto Crookback Mountain. I tutaj co mamy? I co, wykonałem jakąś misję? Nie, chyba misję na ciebie mam jeszcze, tak. No to zobaczmy. Mamy szansę zabójstwa 78%. Nie udało się, to jest moje szczęście oczywiście. Jak nie w tej turze, to mam nadzieję w następnej nam się uda. I bierzemy sobie ostatni poziom infiltratora, dzięki czemu tutaj nasze te oddziały mają po 70 szybkości. A jak będą miały odpowiedni poziom doświadczenia, no to tutaj będą mieli dodatkowe. A nie, to nie do nich dotyczy, bo to tylko do defronerów i triad dotyczy. Ale triady mają już 64 też szybkości, więc całkiem fajnie to się będzie prezentować. Tutaj mamy drugiego poziomu budynki. Tutaj jeszcze dwie tury nam zostały i chyba uruchomię możliwość zbierania podatków, bo to jest zawsze gotówka. I tutaj nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie nam doszło do rewolty. Tutaj mógłbym teoretycznie zacząć inwestować dalej w te budynki, bo to jest tak, dodatkowe 40 za 400, czyli 10 tur to się amortyzuje. Ten oto rozwinięcie, tutaj tak samo, nie, to już kosztuje trochę drożej. Więc tak naprawdę te budynki, a ty już potrzebujesz 800, czyli to jest 20 tur. Na pewno was mogę, a co do reszty to będę myślał za chwilę. Więc tak, problem jest taki tutaj, że jak wbudujemy ten budynek, to i tak będziemy tutaj mieli raptem na zerze. Ale weźmiemy sobie potem technologię właśnie zamortowania dysydentów i będziemy mieli plus 1, czyli powoli, bo powoli, ale będzie nam wzrastać tutaj ład publiczny w tej prowincji. Tutaj no niestety, no zobaczymy jak będzie się prezentować. Na ten moment tam się zwiększa. Dlaczego to tam się zwiększa? Tam się... A, bo tutaj mamy jeszcze niski poziom spaczenia w tej prowincji. No dobra. No to tak jak powiedziałem, tutaj kolejny krok jest uderzyć na północ i kończmy sobie turę. No jestem ciekawy, co tutaj się zadzieje. Jeśli miałbym zgadywać, to pewnie Karak Azul chce podpisać pakt o nieagresji z nami.
Kalida i chyba się zgodzimy tak naprawdę, no bo nie mam tutaj na ten moment chyba jeszcze jakichś planów ekspansji na południe. Tak prawda. Więc tak. Na południe na razie im pozwolimy zostawić, a my będziemy tutaj raczej na północy działać. Dobra, i tak jak powiedziałem, będziemy teraz sobie zabudować dysydentów. No nie mówcie, tak mi niewiele brakuje tutaj, żeby dopaść was. No nic, ciebie postaramy się zamordować w końcu. Udało się, dostaliśmy... A, no tak, mieliśmy też misję, wspomniałem, że mieliśmy jako misję. Musimy tutaj posiadać trzy oddziały albo defranerów, albo regimentu sławy tych defranerów. Dostaliśmy kolejne właśnie Potion of Full Hardiness, no i też on powoduje strach przeciwko krasnoludom. Co też oznacza, że jeśli krasnoludy będą powodować strach przeciwko niemu, no to on też będzie odporny. Dobra, czyli to mamy zrobione, teraz zbieramy sobie tutaj te intrygi. O, tak byłoby idealnie chyba dla mnie. Więc tak, tutaj widzę, że nic nie będą budować. Tutaj mamy Zap Sparka, to teraz weźmiemy sobie on Trixie jako umiejętność i dzięki czemu będziemy odporność na magię. I potem będziemy dalej inwestować w kolejne jego umiejętności. Potem będziemy chcieli to pewnie przejąć. Tutaj mamy Lamię, która w ogóle ma jakiś budynek unikalny dla wszystkich, więc prędzej czy później pewnie będę chciał tutaj sobie to przejąć, ale to będzie raczej pewnie później, aniżeli wcześniej. Teraz tak, tutaj się wszystko zgadza, tutaj też się zgadza, tutaj nam brakuje jeszcze dwie tury do kolejnego poziomu. Więc czy ja mogę w ogóle z kimś handlować? No oczywiście, nie jedynie z wami będę mógł handlować, ale i tak będę was chciał prędzej czy później przejąć oczywiście. Wy macie jedno cały czas siedlisko, to jest dobra dla mnie wiadomość. No i zobaczymy. I tak, prędzej czy później będę chciał przede wszystkim w naszej stolicy zainwestować w budynek, dając nam dostęp do wariantów naszych gaterrunnerów z trucizną, żeby ich pociski zatruwały. Więc będziemy musieli wtedy niestety ponownie przeszkolić całą naszą armię. I mamy klan. Kontakt z klanu Mulder i on jest przeciwko klanowi Mors. To jest coś do rozważenia, bo z drugiej strony to niestety to na to spadniemy, ale tak, żywność nam się bardziej przyda, mi się wydaje, i przede wszystkim gotóweczka. Więc bierzemy sobie, wysyłamy jak zwykle Vectic of Cripplepeak, czyli naszego mistrza zabójców, który jak widzę tylko na ten moment, no nic sensownego nie robi, tylko działa jako na misjach, więc tak to będzie. No dobra, no to w takim razie... Aż mnie kusi tutaj po prostu zrobić automatyczne rozegranie bitwy, ale też wiem, że tutaj dziwne rzeczy mogą się stać. Oni posiadają prawie większość jego działów, to są górnicy. Górnicy przede wszystkim mają... nie są aż tak dobrze w walce, w zwarciu wręcz. Mają całkiem sensowne statystyki, ale no delikatnie mówiąc, nie są idealni, ale dla nas najważniejsze jest to, że nie posiadają mianowicie pancerza. Znaczy nie tyle pancerza, co tarczy, więc jakikolwiek nasz ostrzał będzie po prostu bardzo zabójczy przeciwko nim. Tutaj gdzieś Snik, i tutaj sobie pana czarnoksiężnika ustawmy gdzieś, o tutaj. A więc zaczynamy bitwę. Więc proszę od razu kulą ognia tutaj w tych strzelców. Procarze nasi tutaj, drudzy procarze, czyli ci najtrenerzy gdzieś tutaj, a wy proszę mi tutaj do przodu. No, no rzućcie. Dobra. Dobra, tutaj sobie tylko uruchomię ciebie i już możemy tak naprawdę się troszeczkę wycofać wami.
Dobra, tylko na samym początku czasem ja potrzebuję tutaj chwilkę, żeby się ogarnąć. Dobra. No i sobie tutaj. Tutaj zaraz będziemy mieli też kamień, oczywiście. Tutaj sobie chcę przede wszystkim pójść panem. Chcę się wycofać. Idzie tutaj, bo fajnie też rzucić sobie tego. A gdzieś tutaj. Proszę strzelać. Wy się proszę wycofać. Wy zaraz się połamiecie. Wy tutaj też dostaniecie solidny wycisk. Dobra, więc tutaj sobie skorzystamy z naszej ulubionej taktyki, wywołamy sobie małe trzęsienie ziemi, dzięki czemu tutaj nikt nie będzie nam mógł uciec. A i zapomniałem włączyć mu w końcu tego. Wyprocarze, panowie, proszę się tutaj wycofać, bo tutaj macie do czynienia nawet z prawdziwymi wojownikami. Dobra, tutaj sobie poradziliście bez większych problemów. Okej, poproszę mi tutaj postrzelać w tych. Albo nie, wy tu możecie sobie wybrać tych panów. Żeby się już na pewno nie pozbierali. Tutaj proszę jeszcze raz sobie powiedz. A, bo jest tam, bo widzę, że udało wam się być odciętym przez krasnoludy z ich krótkimi łapkami, nóżkami. Dobra, tutaj. Proszę strzelać. Teraz rzucimy jeszcze raz sobie kamieniem klanu. O wow, tam nawet ten. No, aż się tego przyznam nie spodziewałem. Ci górnicy i... A, tam są długobrodzy. Długobrodzi. To pewnie by tłumaczyło co nieco. A co my tu mamy? My mamy krasnoludy, właśnie długobrodzi, które zawsze mogą się pozbierać. A ja tego nie chcę. I to jest zwycięstwo. Chyba tak. Jak nawet nie teraz, to teraz. No i dobrze, tutaj przejęliśmy prowincję, którą chciałem. Okej, czyli tak naprawdę tutaj osiągnęliśmy to, co chcemy. Bitwa wygrana. No, straty nawet były. Kurczę, ci górnicy nawet nieźle sobie poradzili. Tylko pytanie, czy to ci górnicy walczyli z naszymi przywołanymi klanratami, czy walczyli też z naszymi normalnymi oddziałami. Tutaj będziemy przeprowadzimy zwykłą okupację, ponieważ nie chcę tracić więcej żywności. Z żywnością tak mamy teoretycznie troszeczkę problemów. I tutaj będziemy chcieli zacząć to zaraz dalej rozwijać. Tutaj sobie zbudujemy oczywiście ten budynek, ponieważ to oznacza
więcej gotówki, więcej braku spoczenia i tym podobne korzyści. Powiem szczerze, kusi mnie, żeby za niedługo zaatakować na tego pana i potem ruszyć na Karak 8 Peaks. I teraz pytanie, ty masz ile osiedli? Masz chyba jedno osiedle. Więc ja bym podpisał z sobą traktat pokojowy, zażądał gotówki, to w miarę możliwości dużo gotówki, bardzo dużo gotówki. No, wydaje mi się, że coś takiego możemy zaakceptować. I dzięki temu nie będziemy musieli się już przejmować tym miastem na południu. Tutaj teoretycznie moglibyśmy jeszcze przeprowadzić rewoltę, ale wiem, że rewolta tutaj raczej nie będzie skuteczna. Tutaj, przepraszam. Bo rewolta... Czy jest tutaj coś, co by pozwoliło w ogóle przejąć to miasto? Moglibyśmy na pewno dokonać sabotażu. To by zniszczyło najbardziej wartościowy budynek w tym mieście. I to wydaje mi się byłoby chyba Guard Hall, ale też mogłoby to być po prostu zwykły Toolmaker. Także Kresnoludy nie będą najmniejszym dla nas problemem teraz, ponieważ tutaj będą mieć tylko możliwość rekrutowania zwykłych górników, czyli miners. Czyli właśnie tych panów z killoffami, którzy no, trochę nam niestety spuścili łomot, ale z drugiej strony nie powinni być większym zagrożeniem. No, trzeba pamiętać, że zwykli Nightrunnerzy to no, nie jest to zbyt wyborowe oddziały, zwłaszcza w porównaniu z tymi wyśmienitymi Gutterrunnerami. Dobra. Tak to się prezentuje. Co gdzie możemy jeszcze rozbudować? Tutaj się tym nie przejmuję, jak powiedziałem, tą prowincją to już się też nie przejmuję. Jeśli tam nam to upadnie, to nawet i lepiej, dzięki czemu będziemy mieli lepszy bilans żywnościowy. Tutaj... No właśnie, jak tutaj będziemy chcieli to robić, możemy to poulepszać i możemy też to ulepszyć, możemy jeszcze to ulepszyć, to ulepszyć. Z drugiej strony może też nie przesadzajmy, bo to nie jest aż według mnie 1000 warte. A nie, to za 1000 to jeszcze możemy sobie zainwestować. Gorzej jest... tutaj będziemy potrzebować 4 jednostek nadwyżki populacji. Tutaj brakuje nam jednej tury i to będzie kolejnym budynkiem, który zainwestujemy. Tak, tutaj to zainwestujemy, rozwiniemy. A tutaj, czy ja chcę budować trzeciego poziomu? Możemy poczekać jeszcze tak naprawdę. Więc jaki jest dalszy plan tutaj rozgrywki? To jest chyba Karak 8 Peaks. Valaya Sorrow, fajnie, ale nie jest to coś. Czyli tak, wykończamy tą armię i idziemy na Karak 8 Peaks. Ale zanim to zrobimy jeszcze, przecież ja mogę w końcu przeprowadzić sobie tą misję. Snikcz będzie na 2 tury wyeliminowany, ale dostanie pewnie poziom doświadczenia. Przede wszystkim wybukujemy sobie kolejną, maksymalny poziom tej oto intryg. I teraz możemy wziąć sobie... Tak, możemy albo wziąć zdyscyplinowanego Warlock Mastera, albo... Grey Seer Knowledgeable. Chyba weźmiemy sobie zdyscyplinowanego Warlock Mastera. Chyba tak zrobimy. Ciebie weźmiemy. I tak tutaj raczej za bardzo cię nie rozwiniemy. I kończymy turę. I chyba powinniśmy być w stanie teraz handlować z właśnie klanem Rig. Będziemy z nimi handlować i potem przejmiemy sobie po prostu ich osiedle. To powinno chyba zadziałać, mam nadzieję, tak jak powinno. Czy możemy z wami handlować? Nie, nie możemy, ale możemy poprosić, żebyście przyłączyli się do nas konfederacji. Co prawda to będzie oznaczać duże problemy z wodem społecznym. Jak bym wam zaoferował? Tak troszeczkę podłaczki. Jeszcze troszeczkę potencjalnie. Tak z 2000? Nie. Zobaczmy na...
3000. Nie. Jestem gotowy zapłacić wam do połowy naszego skarbca, czyli 4900. Zobaczmy na 3980. Nie. Nie chcę zawierać z wami sojuszu, bo wiem, że jeśli zawrę sojusz, no to... No to nie. No to... Pa, pa. W takim razie będzie was czekać przejęcie siłowe. Rozwijamy tutaj do 4 poziomu. I tak, nasz pan tutaj... właśnie, gdzie się podzieli w takim razie? Tu jest jedna armia, tu jest druga. Właśnie, z kim wy walczycie? Wy macie siłę 13 rangę, jeśli chodzi o siłę. I wy wojujecie z Karak, nie, z klanem Angrund i z klanem Mors. I teraz pytanie, autentycznie, nie wiem, gdzie wasza armia się podziała. Tutaj mamy do czynienia z... A, Skull Takers to nie jest wielki problem, nawet jeśli coś, no tutaj co najwyżej nam zajmą to. Mieścinę Spite Peak będzie za niedługo w pełni ufortyfikowany, więc też nie będzie problemu. Jak tutaj też zaczniemy inwestować w fortyfikację, no więc to powinno być jako tako. Tutaj będę chciał troszeczkę poczekać i opanować sytuację w tym miejscu. Tak jak powiedziałem, potem będziemy ruszać na Karak 8 Peaks. Czyli miasto 8 szczytów. Czy twierdza 8 szczytów, tak pewnie byśmy przetłumaczyli, bo Karak no to jest miasto, twierdza, coś pomiędzy. Dobra, tutaj jest bohater. No tak, tak naprawdę. To jeśli oni mają tutaj jedną armię poza miastem i tutaj mają drugą w mieście. W mieście jest gorzej. Jeśli mają armię poza miastem, co wy tu macie? Dużo goblinów, trochę uczniów, ale nie macie żadnych... nie macie żadnych jednostek artylerii, no więc fajnie. Dobra. Skoro was... Ciebie tu nie ma, w tą stronę. Tutaj też nie ma. To zrób gastronodę. Ja nie mam. Zgubiłem jedną armię. Zgubiłem jedną armię. Orków. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że zgubiłem armię orków? Dobra, tak czy jak, tutaj zamieniamy cię na Snikcza, ponieważ Snikcz będzie miał mniejszy koszt utrzymania tej armii. W każdym razie tak mi się wydaje. Tak powinno być. Nie wiem, czy to działa. Tak. Teraz musimy zacząć myśleć o kolejnych krokach. Możemy wziąć jeszcze kwatermistrza. Możemy też wziąć Wari, czyli uważnego. I potem wziąć to, bo to zapewni nam jeszcze dalszy zasięg ruchu na mapie kampanii. I jeszcze wyższy poziom doświadczenia naszych oddziałów. I też wypadałoby zainwestować w jakieś oddziały, które będziemy na pewno chcieli wystawić być może. Tutaj Respected and Feared oznacza atak i weapon strength dla Storm Verminów, Death Runnerów, Triad i Plague Monków. Jednostek, które możemy chcieć wystawić. Przede wszystkim Death Runnerów i Triades to są pozostałe jednostki klanu Ashen, które zainwestujemy w takim razie sobie z punktu widzenia lore'owego w to. Potem weźmiemy Rally, potem weźmiemy Gutterwise, czyli mądrych w wiedzę rynsztokową. Tutaj będziemy musieli tędy iść. No to sobie zaczniemy powoli zmierzać w tą stronę. Z drugiej strony... Nie, nawet zrobimy tak. Pozwolimy tutaj dokonać... niech wybuchnie rewolta. Tą rewoltę zgładzimy. I potem ruszymy sobie na Karak 8 Peaks. I do tego czasu być może uda nam się rozszyfrować zagadkę. Co się stało z tamtą armią zielonoskórych. Do tego czasu będziemy mieli też wystarczającą ilość tych intryg. I uda nam się przejąć Crookback Mountain. W każdym razie taką mam nadzieję. Ty
ty chcesz akces militarny. I ja ci mogę zapewnić ten akces militarny za pewną opłatą. Okej. Okay. Mamy też kontrakt z klanu Skerrier i tym kontraktem szpiegowanie przeciwko Pestilence. To nie ma problemu, bo będziecie wtedy na zerze. Więc tak, zrobimy to. Nie, to jeszcze poczekamy. Te kontrakty nam nie wygasną w najbliższym czasie. No i naprawdę, autentycznie, nie mam pojęcia. Widzę, że tutaj te orki zaczęły was oblegać. Co się stało z waszą armią? Nie mam pojęcia. Ha! Mogę nawet teoretycznie handlować z krasnoludami. Czy z kimś innym mogę handlować? Oczywiście nie. Dobra, poczekamy. Jeszcze nam zostało co 4 tury do intryg. Możemy to zacząć tak naprawdę... ile tutaj zarabiamy? 380, czy nam się opłaca? To z kolei zmniejsza koszt utrzymania naszego działu, czy mi się coś wydaje? Nie, nie, nie zmienia. Który łupimy teraz? To jest chyba Black... tak, to nam bardziej zależy na tym, żeby łupić ten region niż ten, bo ten jest bogatszy. Dzięki temu będziemy zyskiwać trochę żywności. Będziemy łupić własny... nazwijmy to lód, ale przede wszystkim nam przyspieszy wybuch powstania w Karak Azul. To będziemy potrzebować jeszcze tylko 3 tur i ogólnie rzecz biorąc będzie fajnie. To zainwestowaliśmy. Tutaj brakuje nam jeszcze 3 tury. Tutaj chcę najpierw rozbudować do 4 poziomu, tak jak mówiłem, i tutaj chyba zbudujemy fortecę Woraga na 4 poziomie, fortyfikacje i chyba właśnie już generator, tajemny generator, żeby już zarabiać więcej z tej prowincji. Ta prowincja już zarabia niczego sobie 1000, więc to będzie dodatkowe 300-400 dochodu. No jak tutaj jeszcze po wszystko to polepszamy, postawimy więcej budynków, no to będzie to już też bardziej znośna liczba. Tak, to zgarniemy. Tą technologię tak naprawdę tutaj będziemy mieli jeszcze, tak naprawdę tutaj będziemy na zero z ładem publicznym, co też ma swoje zalety. I tutaj co ja to było chciałem, mamy 19 poziom i ten 19 poziom możemy wykorzystać, żeby wziąć Tail Weapon i zaczniemy inwestować w szybkość, w obronę i w punkty wytrzymałości. Potem weźmiemy sobie pozostałe zaklęcia. Powinno nam wystarczyć na to punktów, potem jest 22, 25, 28, 31, 34, 36 i nawet nam wystarczy na scouting wzięcie tej umiejętności. Aj, 40 na Immortality. Nie ciebie zaznaczyłem, co chciałem, ale dobra. Ty też się nadasz. Więc tak, będziemy sobie tutaj trochę łupić. Dzięki czemu powinniśmy z żywnością zacząć wychodzić na plus. Do tego czasu będziemy musieli mieć też jakiegoś agenta gotowego tutaj przeprowadzenia tej akcji przejęcia Crookback Mountain. I ten Crookback Mountain będzie dosyć dla nas ważny, bo tak jak mówiłem, tutaj będziemy mieli specjalny budynek, no i dzięki temu troszeczkę więcej żywności i inne fajne fajności. Dobra, ile? 2 tury. Tu się zgadza, tu się nic nie zmieniło. A, musimy nową technologię wziąć. Możemy zacząć inwestować w Ferocious Plants i bym sobie zaczął brać to, żeby mieć większe tempo uzupełniania strat. Niestety klanem Ashen nie mamy aż takiego dużego
tak w każdym razie mi się wydaje, szybkości uzupełniania strat, jakbym chciał. Tutaj też mamy fajną rzecz, bo tutaj mamy mniejszy koszt utrzymania naszych głównych jednostek. To jest prawda 5%, ale zawsze coś. Ale chyba na tym razie, na ten moment jeszcze z tym poczekamy. Ty jeszcze nie możesz, bo przede wszystkim będę chciał chyba najpierw rozpocząć od szpiegowania na rzecz klanu Scryer, bo dzięki temu nie będziemy mieli kary do szybkości badań technologii. Ile ty potrzebujesz? Ja jeszcze turę. Bardzo dobrze, doceniamy dzięki temu. Jak zwykle trochę gotóweczki i troszeczkę żywności. Z żywnością tak czy jak powinno być już w miarę dobrze dzięki naszym aktom głupieszczym. Czy tak, Karak Azul cały czas żyje. Mam pewnie wrażenie, że orki raczej nie uda im się zdobyć. Chyba. Chociaż kto wie, mają tam trochę oddziałów i mają też fortyfikacje, mają 14 oddziałów w garnizonie, więc wydaje mi się, że pewnie powinno im się to udać. No i bardzo dobrze. Co ja chcę teraz zrobić? Tutaj jeszcze to się rozbudowuje, a tutaj jeszcze mamy. Trochę nam brakuje. Tutaj nie mamy co sensownego zbudować na ten moment. Tym się nie przejmują i tym też się nie przejmują. Dobra, czyli tak jak powiedziałem, robimy teraz akcję, właśnie tę akcję przejęcia. Potrzebujemy agenta 15 poziomu, więc będziemy musieli tutaj wykorzystać naszego czarodzieja w takim razie. Niestety, albo stety. Ale to tak dwie tury, a na razie zróbmy ten kontrakt na klan Pestilence. Wek tikiem z pykówki. Żywnością bardzo fajnie. Ciebie nie mamy kogo. Chociaż z drugiej strony możemy tak naprawdę tylko zabójcę nie, zabójcę wolałbym, żebyś był. Żebyśmy wiedzieli, co tutaj się dzieje. Dobra, spróbujmy też jeszcze zrobić tak. Konfederacja, czy chcecie na... Okej, okay. Dobra, udało się wziąć konfederację. Gdzie macie armię? Armia jest jedna tutaj i jest jeszcze armia tutaj. I w takim razie ciebie muszą przede wszystkim rozwiązać. Ty masz ciekawego. W sumie nic specjalnego. Masz jakiś naszyjnik, ciebie możemy tak pozbawić tego naszyjnika. I rozwiązać wszystkie te oddziały. I ciebie chętnie za to wykorzystam do rozwiązania armii. Okay. Co jest? Dobra, ciebie rozwiązujemy. Tutaj mamy. Warlock Engineer, który ma 2 punkty w spacz błyskawicy, to jest fajne zakręcie. I zobaczmy, jaką tu masz cechę. Jesteś zdeterminowany. Ciebie jednak się pozbędę w takim razie. Ty jesteś. Ty jesteś porażką, więc sobie się pozbędziemy. I w sumie ciebie w takim razie też. No i zobaczmy, co tutaj mamy zbudowane. Tutaj mamy zbudowane Weapon Barrows, mamy Clan Armory i rozpoczniemy w takim razie budowę właśnie wielkich hal. Znaczy, byłem blisko, no. Tutaj mamy 350 tak naprawdę dochodu, 3 żywności, dochód z handlu zwiększony na 15%, no i mamy lepszych tych. Tutaj zostawię właśnie sobie w takim razie budynek od Storm Verminów, skoro będziemy mieli tańszą możliwość rekrutowania właśnie Storm Verminów tutaj. To co zostawimy, to zostawimy, a najwyżej na 5 poziomie dopiero zainwestujemy sobie tak naprawdę w fortyfikację i w generator, że tak powiem, warpstone'u. I weźmiemy tutaj w tych pozostałych dwóch osadach, zbudujemy sobie ten scrap heap. No i dobra,
Tutaj jeszcze tury nam brakuje do skończenia tych planów. No tak, zapomniałem teraz to, że w tym momencie oczywiście będzie nam grozić, ile to się będzie utrzymywać 5 tur. Więc tutaj przez 5 tur będę musiał wyłączyć sobie zbieranie podatków w... Czekajcie. Odważnie. Okej, okay, dobra, czyli się zgadza. Włączę sobie tutaj podatki, żeby nie mieć rewolty. Tutaj tak będę miał już rewoltę, więc muszę to sobie naprawdę wyłączyć. I gdzie jesteś, zabójco, zabójco? Tu jesteś. No dobra, czyli tak, nasz genialny plan, że chcieliśmy właśnie sobie przejąć tamto osiedle. Nie będzie potrzebne, ale za to będziemy mogli wykorzystać potencjalnie te wszystkie punkty intryg. No, na przykład, nie wiem, jakąś akcję przeciwko zielonoskórym albo przeciwko właśnie Karak 8 Peaks. No dobra, tutaj mamy zasadzkę. Nie mieliśmy strat chyba. Zniewolimy. I wracamy na północ. I teraz tak. Ja powinienem zakończyć w ogóle ten odcinek, bo tutaj bardzo długo tam trwa. Mamy nowe regimenty słabe odblokowane. I w takim razie sobie weźmiemy, rozpoczniemy od Abduct Promising Candidates. I właśnie to jest pytanie, czy ja nie mogę. Czyli tutaj możemy tylko bezpośrednio wykorzystywać chyba właśnie osoby związane w jakimś tam sposób z klanem Ashin. A mam jeszcze jednego zabójcę gdzieś. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, siadku. I ty też mi się nie do końca podobasz, jeśli chodzi o twój rozwój, ale powiedzmy, że to nie jest duży problem. Tutaj jest ta jedna armia. Co oznacza, że powinno to... Powinniśmy sobie tutaj poradzić raczej bez większych problemów z przejęciem właśnie Karak 8 Peaks. Ty dostajesz 20 poziom. Respekt ten firt na drugim poziomie. I potem pomyślimy, co dalej. Dobra, w takim razie tego Banninga wykorzystamy sobie do przeprowadzenia kontraktu na klanie Mulder. Dobra. Okej, okay, zgadza się. Ja w tym momencie się z wami pożegnam. Dzięki, trzymajcie się. No i zobaczenia następnym razem. Cześć.